Czego pragnie Twoja osoba ukochana? Niezależnie, czy to jest on, czy ona. Przypominam, karty pokazują tylko energię, a nie płeć. I dzisiaj powróżę Wam z kart Tarota. Jest to jedna wróżba, oglądnijcie filmik od początku do końca. Pomyślcie o Waszej osobie ukochanej. Oczywiście, przypominam, są to wróżby kolektywne dla wszystkich, a na wróżby prywatne, osobiste. Zapraszam Was serdecznie, napiszcie do mnie e-maila, ja wyślę Wam wszystkie opcje wróżb i umówimy się szybciutko. Do 3 dni jest oczekiwanie, nieraz jak jest szybki przelew, to i nawet w ten sam dzień, kochani, wróżę. Więc nie ma długiego czekania na termin. Zapraszam Was serdecznie na wszystkie tematy. Mogę Wam powróżyć nie tylko o miłości, ale również o pracy, finansach, przeprowadzce, małżeństwie, dzieciach. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie z ciuszkiem w górę. Dziękuję serdecznie. Teraz, czego pragnie Twoja osoba ukochana? Czego pragnie Twoja osoba ukochana? Mamy 5 monet, 6 buław, kapłankę. Mamy rydwan, 2 monety i as monet. Oraz w przełożeniu mamy 6 monet. Czyli kochani, tutaj tematem już jest jakieś pogodzenie się, dawanie i branie i dawanie w równej mierze, harmonia, balans między Wami. Jeśli była jakaś kłótnia, ta osoba na pewno pragnie pojednania. Również ta osoba chce, żebyście inwestowali w tą relację tak samo, w równej mierze, tak? By żadna z tych osób nie inwestowała więcej. Niezależnie o co chodzi, czy o pieniądze, czy o czas, czy o miłość, uczucia, emocje, poświęcenie, tak? To tutaj ta osoba pragnie, znaczy tematem tego na pewno jest tutaj, czego pragnie ta osoba, więc pragnie na pewno jakiegoś balansu, harmonii w dawaniu i braniu. I w pomocy być może, jeśli ktoś z Was, on czy ty, czy ona, tak, potrzebuje pomocy, no to właśnie pragnie tej pomocy, wsparcia. Teraz tak, być może tutaj jest jakiś deficyt, jakaś pustka, jakiś brak. Nie wiem, czy skończyliście tę relację, nie ma, tutaj jest jakiś deficyt, nie wiem, finansowy, uczuciowy, emocjonalny, tak? Być może nie ma spotkań, rozstanie było, nie ma komunikacji dobrej lub jest jakiś brak finansowy, czy brak pracy, tak? Ta osoba pragnie, by ta sytuacja się polepszyła, by były tu jakieś między Wami dobre wiadomości, wymiana dobrych, pozytywnych wiadomości, by sytuacja się poprawiła i na pewno dla tej osoby jesteście bardzo ważne, kapłanka, tak? Ta osoba myśli, że jesteście ważne i święte, że jesteście osobą mądrą intelektualnie, że macie też być może jakąś spirytualność, bardzo rozbudowaną intuicję, że wiecie po prostu o co chodzi, że jesteście połączeni. Być może jest to właśnie bliźniaczy płomień, bratnia dusza, tak? Wasza. Pragnie ta osoba tutaj z tego serca i też w głowie bardzo intensywnie myśli, czy ma jakieś takie, nie wiem, telepatyczne z Wami połączenie. Pragnie tej zgody, tak? Pragnie komunikacji, pragnie podróży, przeprowadzki być może. Pragnie, by ta akcja między Wami była szybka, żeby coś się zmieniło, by zaryzykować jeszcze raz, by po prostu tutaj wydarzyło się znowu coś szybko, nagle, niespodziewanie i żeby zaryzykować jeszcze, niezależnie czy to pójdzie w dobrą, czy w złą stronę, czy w tą właściwą, czy w niewłaściwą, czy w prawo, czy w lewo, ale ta osoba chce do Was pędzić, ta osoba chce do Was, jak widzicie tutaj szybko, w szybkim, ognistym, bardzo tempie, pędzić, jechać, spotkać się. Także ta karta mówi też o głębokiej seksualności. Być może pragnie ta osoba seksualności z Wami. Być może pragnie właśnie przeprowadzki, by się jedna osoba z Was, któryś z Was, tak, czy Ty, czy on,
czy ona przeprowadziła, zrobiła jakiś ruch, jakiś krok, tak? Tutaj na dwoje babka wróżyła, nie wiem, jeśli jest trójkąt, no to być może jest jeszcze jakaś inna osoba, gdzie trzeba podjąć decyzję i zdecydować się tutaj na kogoś, albo nie wiadomo właśnie, co z tym zrobić teraz, bo no jest po prostu tutaj, pragnie być może ta osoba podjąć jakąś decyzję w stosunku do Was, pragnie jakby działać, pragnie zrobić jakiś pierwszy krok czy inicjatywę w kierunku zgody, w kierunku komunikacji, w kierunku podróży, spotkania. Natomiast tutaj właśnie zastanawia się, jeszcze jest rozdarta, stoi na rozdrożu, nie wie, co zrobić pomiędzy tymi dwoma monetami. Także jest tutaj rozdarcie pewne, ale ta osoba pragnie nowej szansy, szansy na stabilność, na coś głębszego, na coś stabilnego, na coś długotrwałego. As pentakli, czyli pentakle mówią o stabilności, as mówi o szansie, czyli ta osoba chce nowej szansy, chce spróbować i to chce spróbować właśnie tutaj w kierunku stabilnej relacji. Więc jeśli macie jakieś konflikty, jakieś, nie wiem, niezgodę czy brak właśnie kontaktów tutaj teraz między Wami w czasie tym obecnym, na teraz, na tę chwilę, to pragnie ta osoba na pewno harmonii, spotkania, nowej szansy, nowej stabilizacji, dobrych, pozytywnych wiadomości. No i chce podjąć decyzję w kierunku Waszym, tak? Nie chce już tego deficytu czuć, czuje smutek, deficyt, ponieważ nie ma między Wami teraz nic, tak jakby, tak? Jest zerwany kontakt, zerwane spotkania, zerwana być może nawet cała relacja, więc jest smutek, natomiast chce ta osoba to zmienić. Trzymam kciuki, kochani, napiszcie mi w komentarzach, czy w jakim stopniu ta wróżba dzisiejsza z Hartorza z Wami rezonuje. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia już wkrótce.